Hej, w dzisiejszym rankingu, a serii tej od jakiegoś czasu już na kanale nie było, przedstawię Wam topkę 5 najciekawszych dziewczyn znanych z gier Star Wars. Rzecz jasna, 5 to oczywiście za mało, aby wymienić wszystkie interesujące damskie postacie, ale warto poznać chociaż to niewielkie grono godnych uwagi pani. Już domyślacie się, kto zajmie pierwsze miejsce? No to macie 3 sekundy, żeby się zastanowić. Gotowi? Wiecie już? No to jedziemy z moją topką. Miejsce 5. Kreja. Kreja była mistrzynią Jedi i żyła na niecałe 4000 lat przed bitwą o Yavin. Szkoliła m.in. Revana, lecz po tym jak on zdradził zakon i przeszedł na ciemną stronę, została obarczona winą za upadek jej ucznia i wygnana. Podążając śladem swojego podopiecznego, sama zboczyła z jasnej strony i sprzymierzyła się z Darthem Sionem i Darthem Nihilusem, przyjmując imię Darth Traja. Sithowie jednak szybko zdali sobie sprawę z dzielących ich poglądów i odrzucili Kreję, która zdradzona przez obie strony postanowiła zemścić się na źródle jej nieszczęść, czyli na samej mocy. Postanowiła ją zniszczyć. Mimo swoich licznych starań i przyjęcia innej wygnanej Jedi na ucznia, zginęła na Malachorze V, gdzie po przegranej walce ze swoją nową podopieczną użyła mocy, by przekazać uczennicy przepowiednie o przyszłości galaktyki. Jej losy możecie poznać bliżej w grze Knights of the Old Republic 2, a myślę, że warto, bo Kreja brała udział w wielu doniosłych wydarzeniach i pośredniczyła w wielu doniosłych wydarzeniach i to były kluczowe momenty dla historii Starej Republiki i oczywiście historii Republiki walczącej z Sithami. Miejsce 4. Jan Ors. Jan Ors to pewnie się domyślacie starokanoniczny odpowiednik Jyn Erso z Łotra 1. Długo można by opowiadać o spekulacjach, jakie pojawiały się przed premierą pierwszego spin-offu Gwiezdnych Wojen. Nadal, no nie wiemy zresztą, czy zbieżność imion jest przypadkowa. Jyn Erso, Jan Ors, czujecie podobieństwo. Jan Ors znać możecie z gier takich jak Dark Forces i Jedi Knight, oczywiście z całej serii tych gier. Ta pochodząca z Alderana dziewczyna pracowała dla rebelii jako agentka wywiadu. Przyczyniła się do rekrutacji Kyla Katarna, jednego z największych bohaterów Sojuszu Rebeliantów i oczywiście później bohaterów Nowej Republiki. Zresztą Jan Ors i Kyla połączyła nie tylko praca. Oczywiście zakochali się w sobie. Razem na pokładzie statku Moldy Crow brali udział w wielu misjach na rzecz Sojuszu, w tym akcji wykradnięcia planów Gwiazdy Śmierci z planety o nazwie Danuta. Tu oczywiście, podkreślam jeszcze raz, mówimy o wydarzeniach z legend. Walczyli także, by udaremnić imperialny projekt superżołnierzy, Dark Trooper. Za czasów Nowej Republiki zasłynęli z kolei z misji na K'jim i Artus Prime. Przez pewien czas Jyn była więziona przez wygnanego Jedi, Desana, oraz jego uczennicę Tavion Axmis. Kyle zdołał jednak ją odnaleźć i uwolnić, po czym z pomocą eskadry Łotrów wyeliminował statki wrogów. Para brała także udział w walkach z Yuuzhan Vongami, po raz kolejny ratując galaktykę. Historia Jan i Kyla ciągnie się od czasów walki rebelii z Imperium, aż do czasów długo po powrocie Jedi. No, podkreślam jeszcze raz, w starym kanonie oczywiście. Miejsce numer 3. Mission Vao. I tu znowu przenosimy się w klimaty Starej Republiki, ponieważ kolejna postać to znana z pierwszego Kotara Twi'lekańska towarzyszka Revana z czasów jego poszukiwań Gwiezdnej Kuźni. Z tego co pamiętam, z gry zresztą dosyć mocno nieletnia towarzyszka. Mission miała trudne dzieciństwo, gdyż za dzieciaka straciła rodziców i dorastała pod opieką nieudacznego brata, Griffa. Ten starał się oczywiście dla niej jak najlepiej i kiedy dziewczyna miała 5 lat, rodzeństwo zmuszone zostało do ukrycia się w skrzyniach transportowych i dotarło na Tarris, gdzie kontynuowali swoje życie. Po paru latach brat Griff poznał jednak pewną tancerkę, z którą razem odleciał z planety, pozostawiając Vao zdaną samą na siebie, a to Shuya. Ta poradziła sobie zadając się z gangiem ukrytych beków i przeszukując miasto w poszukiwaniu przydatnych sprzętów i elementów. Krótko po inwazji Sithów na Tarris, przyjaciel Mission, Wookie o imieniu Zalbar, został schwytany przez łowców nagród, w związku z czym ta zwróciła się z prośbą o pomoc do dwójki przedstawicieli Republiki. Revana, który jeszcze oczywiście wtedy w grze nie wiemy, że to jest Revan, i Karta Onasi. Kiedy Zalbar odzyskał wolność, dziewczyna razem z nim dołączyła do drużyny Revana i pomogła mu w poszukiwaniach gwiezdnych map.
Vao została z nim do samego końca misji, nawet kiedy okazało się, że ten był Sithem. Finalnie po zniszczeniu Gwiezdnej Kuźni, Mishin i Zalbar założyli firmę transportową, która całkiem nieźle prosperowała. Miejsce numer 2. Rianna Saren. Kolejna postać pojawiła się w uniwersum Star Wars za pośrednictwem mało znanej, dostępnej na przenośne konsolki gry o nazwie Lethal Alliance. Rianna była twilekańską niewolnicą, kryminalistką, a później także bohaterką Sojuszu Rebeliantów. Przywykliśmy do tego, że w Sojuszu Rebeliantów jest bardzo wielu kryminalistów. Za młodu Rianna została sprzedana Imperium Galaktycznemu, zdołała jednak uciec na Coruscant, gdzie utrzymywała się, w nie do końca legalny sposób. W roku bitwy o Yavin poznała Kyla Katarna, który przedstawił ją rebelii. Na zlecenie Sojuszu brała udział w kilku misjach skierowanych przeciwko Imperium i przeciwko Czarnemu Słońcu, które polegały głównie na wykradnięciu lub zniszczeniu czegoś ważnego. Pracując w ten sposób, poznała swojego nowego towarzysza, droida Zio. Podczas kolejnej z misji poznała też miejsce pobytu Zariena Kiva, do którego niegdyś należała jako niewolnik. Postanowiła, a jakżeby inaczej, się na nim zemścić, lecz została schwytana i uwięziona na Despire, które miało być miejscem, gdzie przetestowany zostanie laser Gwiazdy Śmierci. Oczywiście podkreślam, w legendach. Zdołała jednak uciec i przekazać Sojuszowi dane na temat nowej superbroni Imperium, dzięki czemu rebelia wiedziała, czemu ma stawić czoła. Następnie udała się na planetę Danuta, gdzie zabiła Kiva i pomogła Kylowi i Jan Ors w wykradnięciu planów Gwiazdy Śmierci. Wydarzenia, oczywiście, z legend podkreślam jeszcze raz. Miejsce pierwsze. Juno Eclipse. Znana z obu części The Force Unleashed, Juna była piękną blondynką, pilotką, podobnie jak spora część rebelianckich bohaterów, pracowała pierwotnie dla Imperium. Juno wstąpiła do Akademii Imperialnej i została jej najmłodszą absolwentką w historii. Brała udział w bitwach, dzięki czemu zauważył ją sam Darth Vader. Lord Sithów, widząc jej talent, przydzielił ją do pilotowania statku swojego tajnego ucznia, Galena Mareka. W trakcie licznych misji między Juno a Galenem zaczęło rodzić się uczucie. Wkrótce jednak Galen został zdradzony przez Vadera, a Eclipse została aresztowana. Jak się jednak okazało, Galen przeżył i przybył, aby uwolnić Juno. Razem wsparli tworzącą się rebelię, a uczeń Vadera zaczął naprawiać swoje błędy z przeszłości. Finalnie proklamowano Sojusz Rebeliantów na Corellii, lecz uroczystość przerwał Vader, który aresztował zebranych, m.in. Baila Organę i Leję. Galen ruszył im na pomoc. Zdołał ich uwolnić, lecz sam zginął. Po pewnym czasie sklonowany Galen Marek postanowił uratować Juno przed Bobą Fettem. Łowca nagród zdołał jednak wykonać swoje zadanie, schwytał dziewczynę i zabrał ją na Kamino, aby zwabić Mareka w pułapkę Imperium. A jakżeby inaczej, bo właśnie tak Fettowie robią. Jak można się domyślić, mężczyzna przybył na ratunek ukochanej, doszło do pojedynku między nim a Vaderem, dziewczyna przeżyła. Zresztą więcej o tym możecie zobaczyć w osobnym filmie na temat Juno Eclipse. Karta jest po prawej. Dzięki wielkie za oglądanie, napiszcie w komentarzach, co myślicie o rankingu i jakie rankingi chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Wrzućcie subka i łapkę w górę, a tymczasem niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.